Chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli kilka słów o dwóch maszynach, może nawet trochę je porównali, a mianowicie wykaszarce 555 RXT Husqvarna i wykaszarce 545 RXT. Maszyny są na pierwszy rzut oka porównywalne, natomiast jest pomiędzy nimi trochę różnic. Jakbyś mógł powiedzieć takie główne rzeczy, które różnią te maszyny, oprócz oczywiście pojemności silnika, bo tutaj w przypadku 545 mamy pojemność silnika 45 cm sześciennych, w przypadku tej maszyny, czytamy dwie ostatnie cyfry, mamy 55 cm. Wiadomo, że maszyna 555 będzie miała większą moc od 545. Dokładnie tak, natomiast tutaj musimy to ująć, że 555 RXT to jest najwyższy model, jeżeli chodzi o wykaszarki profesjonalne, tak, firmy Husqvarna. Mamy tutaj moc aż 3,8 konia, także jest to maszyna bardzo mocna, przeznaczona do najcięższych prac, najcięższych zadań, tak. No nie jest też lekka, bo wiadomo, jak jest największa moc, największa pojemność, największa waga, waży 9,2 kg dokładnie, tak. Natomiast warto dodać, jakie szelki w tej maszynie mamy, tak? Czyli szelki Balance XT, najwyższy model, dzięki czemu no, nie czujemy, po prostu no, nie czujemy tej masy, rozkłada nam się to równomiernie na całe ciało, pod warunkiem jest oczywiście tutaj miękkie, wyścierane, pod warunkiem tak. Oczywiście te szelki dobrze sobie ustawimy, tak? Bo no, zdarzają się może nie użytkownicy profesjonalni, ale użytkownicy tacy przydomowi, wykaszarek, którzy no, nie potrafią sobie tak naprawdę tych walorów wykorzystać. Ok, wróćmy do tych dwóch podkaszarek powiedzmy na temat różnic, jakie są między nimi. Jeżeli chodzi o różnicę, no 545 RXT Autotune, to musimy dodać, tak? Mhm. Czyli rozwiązanie podobne do tego, które znamy z pilarek 550 XP, 560, 562 XP, tak? Czyli mamy gaźnik z elektroniką, której bardzo dużo osób się boi, no jeżeli nie znają tego, to się boją, ok. Natomiast tutaj ten gaźnik sam sobie dobiera mieszankę paliwowo-powietrzną. Nie mamy już śrub do regulacji gaźnika, także nie majstrujemy śrubokręcikiem, komputer sam to robi za nas, tak? Dobra, w przypadku trzech piątek? Tutaj mamy jeszcze tradycyjne śruby do HL i T, tak? Do regulacji. 545 RXT Autotune. Sporo łatwiej odpalać tą maszynę, ze względu na to, że już nie mamy tego ssania, które było wyciągane i trzeba było je po prostu potem, jak maszyna zagadała, wepchnąć. W 545 RXT mamy tutaj przycisk, który przed naciśnięciem, przed pociągnięciem sznurka rozdrusznika wciskamy, tak? Z różnic. W 545 RXT nie mamy zaworu dekompresacyjnego, który 555 jest, znajduje ten zawór. No to wynika z pojemności, o której na początku wspomnieliśmy, nie będziemy tego dalej wałkować. Mhm. Tak, tu mamy zawór dekompresacyjny, dobra? No jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo chciałbym zwrócić uwagę, to może bardziej temat na inny film, gdy będziemy porównywać wykaszarki 545 RXT i 545 RX, tak? Natomiast tutaj jest bardzo duża różnica. Zmieniła się oprócz tego gaźnika również podstawa filtra powietrza. Już to pokazujemy. Filtr powietrza jest o około 50% większy niż w modelu 545 RX. Mhm. Tutaj te żeberka są skierowane pionowo do dołu, tak? Tak, wiadomo, wszystkie zanieczyszczenia pod wpływem drgań po prostu osuwają się po tych żeberkach i spadają, no nie wszystkie, ale większość, tak? Dokładnie tak, no w praktyce to wygląda tak, że filtry zmieniamy 3 razy rzadziej niż w zwykłym modelu, natomiast tak, podstawa gaźnika... Oj, to niedobrze dla serwisu, bo mamy mniej przychodów wtedy, tak? No niestety. Dodatkowe uszczelnienie tego filtra do podstawy, no naprawdę, sprawdzaliśmy to w praktyce, kosy pracowały cały sezon na jednym filtrze. Tutaj no nie było nawet gryźbła po prostu jakiegoś zanieczyszczenia, tak? Także to jest bardzo duży plus. Mało tego, nawet jakby jakieś te źdźbła tutaj zanieczyszczenia się pojawiły, one specjalnie będą się zbierały ewentualnie w tej komorze na dole, natomiast samo powietrze zasysane jest przez kruciec tutaj od góry, tak? Także tu jest też super, no, dobrze super duży plus. Dobra, jeśli chodzi o trzy piątki, to jest jeszcze ten stary. Znaczy, no tutaj zmian nie było, jest on oczywiście inny niż w 545 RX czy 545 RXT. Tutaj mamy filtr powietrza gąbkowy. Mhm.
dodajmy, że to jest maszyna naszego klienta, maszyna, która ma 4 lata, jest u nas na przeglądzie, no nie wygląda ona źle, oczywiście zanim wyjdzie z serwisu jeszcze będzie wymyta, wyczyszczona, natomiast tak wygląda ten filterek, no filtr na pewno był już wymieniany kilka razy przez te 4 lata, tak. I zwróćcie sobie uwagę na to, co się dzieje tutaj w podstawie filtra. W środku, czyli delikatnie jest przepuszczane po prostu, te zanieczyszczenia są do środka. Mhm. Dokładnie tak. Okej, okay. Czy jest coś jeszcze takiego, co... A, bardzo często przy takich firmach później klienci komentują, że ta maszyna psuje się ponadnormatywnie, strasznie. Ja muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o uszkadzalność maszyn, każda maszyna, która została wyprodukowana, wcześniej czy później się zepsuje. Bardzo wiele zależy naprawdę od eksploatacji, od tego, w jaki sposób posługujemy się tą maszyną, czy ona jest serwisowana, czy nie. Na to rzutuje tak wiele parametrów, że ciężko jest to generalizować. Generalizowanie to jest tak naprawdę nadużycie. Wydaje mi się, że nie powinniśmy w ogóle tego robić i posuwać się w tym kierunku. Tak dalej dążąc do tego, co powiedziałeś, nie wiem, może znajdziemy jeszcze chwilę czasu, żeby dać kilka jakichś takich podstawowych, naprawdę podstawowych rad, takich, które dajemy naszym klientom przy sprzedaży tych maszyn. No i niestety nie wszyscy sprzedawcy to robią. Natomiast warto pokazać kilka takich podstaw tak naprawdę. Jeżeli pracujemy głowicą żyłkową, dbajmy o to, żeby ta żyłka zawsze była wysunięta do nożyka, tak? Ale też zdarzają się sytuacje i to, co z naszej praktyki wynika, bardzo często do zatarcia maszyn i uszkodzenia silników w tych maszynach, właściwie we wszystkich, przyczyną jest to, że ten nożyk jest demontowany albo jest uszkodzony. Wtedy ta żyłka rozwija się na bardzo dużą odległość. To stanowi bardzo duże obciążenie dla silnika. Czyli takie drobne rzeczy rzutują na to, w jaki sposób ten silnik jest eksploatowany. No dokładnie tak. Dalej też znowu te filtry. No jeżeli nie będziemy tego filtra wymieniać, wiadomo, że maszyna będzie się przecierała w perspektywie czasu, bo tak, będzie łapała. Może być tak, że ona na przykład nie będzie wykręcała pełnych obrotów, nie będzie miała maksymalnej mocy, będzie słabła w trawie, tak? Okej, okay, ale jeżeli będzie w tym filtrze jakieś przetarcie, będzie puszczała jakieś zanieczyszczenia, będą się zbierały w gaźniku, to potem mogą w najgorszym wypadku nawet zatrzeć tą maszynę. Okej, okay, ja myślę, że na temat takich porad serwisowych gdzieś tam pokusimy się o zrobienie następnego filmu. Także moglibyśmy ewentualnie odpalić jedną i drugą maszynę, żeby przez chwilę posłuchać, czy są w ogóle jakiekolwiek różnice, jeśli chodzi o dźwięk pracy tych maszyn. Może zaczniemy od trzech piątek. Maszyna jest jeszcze ciepła, także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko startowanie z snurkiem rozrusznika. Wcisnęliśmy zawór dekompresacyjny. Teraz 5, 4, 5. Czy w ogóle jest różnica w pracy tych silników według Ciebie? Jeżeli chodzi o dźwięk? No dźwięk, no moc wiemy, tak? Według mnie jest, tak? Może bardziej porównując do 545 RX wcześniejszej, no 555 RXT, no po prostu, no, nie wiem, nie waha się, tak? Od razu po odpaleniu, po naciśnięciu gazu. A czyli jest bardzo duża płynność we wchodzeniu w obroty. Dokładnie tak. No czuć po prostu tą moc, tak? Okej. Okay. Dosyć istotne, nie wiem czy to będzie słychać na naszym filmie, tak? Ale my tutaj słyszeliśmy, na początku maszyna miała takie nierówne obroty, tak. Potem zaczęła ładnie, płynnie pracować i w tym właśnie momencie gaźnik się dostroił. Gaźnik został wyregulowany samoczynnie, automatycznie. Przez moduł elektroniczny. Dokładnie tak. I co nam to daje? Tak naprawdę ta maszyna, o tym też nie wspomnieliśmy, jest troszeczkę mocniejsza od zwykłej kosy 545RX, bo ta ma równe 3 konie, tak? Tamta miała 2,85 konia, natomiast ta te 3 konie ma zawsze, ze względu na to, że mieszanka paliwa jest zawsze odpowiednia i zawsze mamy tą pełną moc, tak? Okej, okay. Dziękuję bardzo.